Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku miała miejsce burza z piorunami. Nawet tego nie zauważyłem, ale obok, za murami, powstało naprawdę wielkie ognisko. Jak widać po kształcie i sposobie, w jaki rozprzestrzeniał się ten ogień, mieliśmy tu zapewne do czynienia z minimum trzema miejscami, w których wybuchł pożar. Przenosi się on za pośrednictwem traw, które porastają ten teren. I osiągnął już dosyć duże rozmiary. Tak więc teraz z niepokojem oczekuję nadejścia jakiejś burzy, jakichś deszczów, po to, by zagasić te płomienie, ponieważ widzę, że coraz bardziej zbliżają się do granicy mojego osiedla. Pożar ma też przyjazne dla nas skutki, mianowicie podpala co jakiś czas zwierzęta, a te być może wskutek odniesionych ran padną. A to oznacza pozyskanie darmowego mięsa, bez wkładania w to prawie jakiegokolwiek wysiłku. A tu mamy nasze małe bojowisko po ostatniej walce z gromadą słoni. Pozostawiły nieco kłów oraz swoje ciała, które dostarczą nam dosyć dużo mięsa oraz skór. Nie wiem także w jaki sposób, ale Davidon z Rivi doznał kilku poparzeń. Być może został zamknięty w jakimś kręgu płomieni i wskutek tego przebiegając przez niego został poparzony. Ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ nie zaobserwowałem tego przypadku. Wraz z nadejściem kolejnego dnia kolonia obudziła się do życia, a Brio, która pełnił u nas funkcję lekarza, zajęła się leczeniem oparzeń Davidrona. Reszta kolonistów także nie próżnuje. Dla przykładu Sparkles zmierza aktualnie zbudować kolejną pułapkę, która zwiększy nasze możliwości obronne. A tu kolejne wyzwanie. Dopiero chwilę temu zakończyliśmy walkę z gromadą słoni ludojadów, a tu wezwanie pomocy. Kolonizator, zwany Guillermo Durnin, wzywa nas. Prosi o pomoc, prosi o schronienie. Gonią go tubylcy z frakcji czarnych mrówkojadów. I teraz zagadka. Zaoferować schronienie, czy zignorować? Przydałby nam się kolejny kolonista. Natomiast problem jest w tym, że te grupy, które atakują, stają się coraz liczniejsze. Mamy także kolejny problem. Mianowicie, dopiero co przebiegły słonie, aktywując wszystkie pułapki. Tym samym część pułapek jest w chwili obecnej nieaktywna. Musimy je na nowo nastawić, co niestety wymaga czasu. Jednakże, ponieważ dojście na miejsce chwilę zajmie naszym agresorom, myślę, że spróbujemy ochronić tego kolonistę. Tak więc powinniśmy zdążyć z aktywacją wszystkich zużytych pułapek. Przejrzymy parametry naszej postaci, a przede wszystkim sprawdzimy, kto jest wypoczęty. Dlaczego? Ponieważ taka praca chwilę zajmie, a z pewnością nie chcemy mieć kłopotów w postaci załamania się któregoś z kolonistów. Załamanie może potrwać nieco dłużej, a tym samym problem gotowy. Tym bardziej, jeśli taki kolonista zaatakowałby swoich współbratymców. Więc wszyscy, którzy są wypoczęci, ruszają do pracy. Rzecz jasna, nie musieliśmy długo czekać. Pojawili się także napastnicy. Przybyła grupa to 30 osób, wyposażone głównie w prowizoryczne łuki, pałki czy też oszczepy. I tu niespodzianka, pośród atakujących znajduje się były mąż Rosomak. Jest to wojownik Korba. Jednakże w sytuacji, kiedy wioska jest atakowana, takie rodzinne zależności nie są brane pod uwagę i chciał czy nie, współmałżonek będzie atakować wroga. Tym samym obserwując szybki wzrost ilości wrogów, widzimy, że chyba ta nasza ścieżka zdrowia będzie musiała zostać poszerzona i wydłużona. Tak więc najeźdźcy już podążają w naszym kierunku, a my sprawdźmy, jak ma się nastawienie pułapek. Jak widać, większość kolonistów zmierza już na miejsce, więc teraz odbędzie się wyścig z czasem. Im więcej pułapek nastawimy, tym mniejsza szansa, że któryś z naszych kolonistów odniesie jakieś obrażenia. Nasi bohaterowie rzucili się w wir pracy, a tu, jakby nie dość nieszczęść, jeszcze zaćmienie. Niewiele to zmienia, ale widać, że gra rzuca nam kłody pod nogi. Koloniści pozabierają także ciała martwych słoni, by było widać, które pułapki są aktywne, które nie, które zostały zużyte. Oprócz tego pozostały jeszcze kły do zebrania i będzie tu w miarę porządek. I to już ten czas. Guillermo dobiegł już do pierwszych zabudowań obronnych, tak więc zatrzymamy jego drogę ku sercu wioski i wyposażymy przynajmniej w jakąkolwiek broń miotającą. Zastanawiałem się nad oszczepem i łukiem, finalnie wybrałem jednak łuk.
Pozostaje więc przygotować się do starcia. Nasi strzelcy wyborowi są już rozstawieni i czekają na to, aż wróg zbliży się na taką odległość, by mogli prowadzić ostrzał. Pamiętacie, co mówiłem o zmęczaniu kolonistów i w jaki sposób dokonywałem selekcji, kto jest zmęczony, a kto nie, by uniknąć właśnie takiego przypadku, jak mamy miejsce tutaj. Niestety, wskutek tego, że Davidon Drivi jest bardzo zmęczony, doznał on załamania nerwowego, padł w stan psychozy i zaczął atakować swoich pobratymców. Niestety, jest to dla nas problem i tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to albo go zaatakować, albo też uciec. Członkowie naszego plemienia zdecydowali się na nieco inne rozwiązanie. Ich jest trójka kontra jeden Dravidron. Wydawało się lepszym rozwiązaniem, jeżeli pobiją kolonistę, niż byłby on atakowany przez wroga. Niestety, szybka strzała wystrzelona przez jednego z najeźdźców spowodowała, że ten odniósł niemalże śmiertelne obrażenia. Jedyne, co mogą zrobić jego serdeczni przyjaciele, to wziąć go na barana i niestety salwować się ucieczką. Tak więc Brio, jako naczelny lekarz, pierwsza złapała pacjenta i ucieka z miejsca zagrożenia, ponieważ zbliżają się kolejni wrogowie. Guillermo oraz ziomek Meg przygotowali się już do ostrzelania wrogów, którzy nadejdą długim korytarzem. Także i tu okazało się, że stało się coś niespodziewanego. Jeden z wrogów zaatakował drzwi. Tym samym nasza dwójka rzuciła się do ucieczki, by nie znaleźć się w środku atakującej hordy. Zajęli dogodne pozycje strzeleckie pod koniec kolejnego korytarza. A wrogowie są nieco zdezorientowani tym, że pogoń za uciekającym Guillermo przebiega nieco inaczej niż mogli planować. Przygotowane przez nas pułapki okazały się wręcz zabójcze. To już kilku wrogów leży martwych na ziemi, a kolejni padają trupem. Agresorów dopada wręcz szewska pasja. Ze złości niszczą nawet niedokończone pułapki. Tylko tyle są w stanie zauważyć, ponieważ reszta jest doskonale ukryta. Wróg doszedł już do trzeciego korytarza. Tam natomiast stali przygotowani Sparkles oraz Kuba Kerbal. Oboje otworzyli ogień w kierunku nadciągających przeciwników. Niestety, nie dane im było wykazać się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. Okazuje się, że podstępny wróg rozwalił kolejne drzwi. Tym samym i ta dwójka musi salwować się ucieczką. Padła już połowa wrogów, jednak żeby nie czynić strat pośród naszych osadników, zarówno Guillermo, jak i Kubę Meg zabierzemy z tego miejsca i wycofamy ich poza zakres murów. Pozostała jeszcze masa pułapek, którą mogą złapać się wrogowie. Nie ma co szafować życiem naszych osadników. Pułapki zwieńczą dzieło, a tu mała niespodzianka. Choć wróg porusza się wyjątkowo nieporadnie i ponosi olbrzymie straty, ta grupa jest dosyć dobrze zorganizowana, przynajmniej co niektóre jednostki. Jeden z napastników zajął się niszczeniem kolejnych drzwi. Oznaczymy je zatem jako obszar domu i tu wrogowie mają pecha. Sparkles jest dosyć dobrym budowniczym. Tym samym naprawa uszkodzonych drzwi będzie przebiegała dosyć szybko, a to z kolei powinno spowodować, że wróg przejdzie przez kolejne pułapki, odnosząc głębokie rany czy też ponosząc śmierć. Tak więc w końcu ilość strat przeważyła szalę i wrogowie zdecydowali się na odwrót. Niszcząc kolejne drzwi, tym szybciej wydostali się z miejsca zagrożenia. My nie będziemy ich już gonić, natomiast sprawdzimy, kto pozostał żywy na placu boju. Jedyną osobą, która uchowała się przed zagładą, jest niejaki Szpak. Tak więc rzecz jasna, bierzemy go do niewoli. Być może uda się go namówić na to, by przyłączył się w późniejszym terminie do naszych osadników. Wrogowie wzięli nogi za pas i ucieka ich 9. 2/3 składu zostało wyeliminowane, czy to przez nas, czy to przez pułapki, na które nastąpili. Kolejne ataki pokazują nam jednak, że chyba trzeba będzie zbudować kolejną taką warstwę, kolejny korytarz, ponieważ przy większej ilości wrogów to, co mamy, może nie wystarczyć. Jednakże także i nasz prowizoryczny cmentarz będziemy musieli poszerzyć, ponieważ w chwili obecnej jest on zbyt mały, by pomieścić taką ilość wrogów, która padła w czasie ostatnich starć. Pierwsze, co musimy zrobić, to rzecz jasna wynieść stąd wszystkie martwe ciała, ponieważ daje to bardzo duży negatywny wpływ na samopoczucie naszych ludzi. Pozostał więc krajobraz po bitwie, który trzeba posprzątać. Blue nie uczestniczyła w potyczce, natomiast w tym czasie zajmowała się wydobywaniem żelaza. Teraz, nazbierawszy odpowiednią ilość, zaczęła budować kolejne pułapki. Doszło do brzemiennego w skutkach wypadku. Blue po wybudowaniu i rozłożeniu pułapki
Niestety potknęła się, wpadając w nią. Pech chciał, że tak nieszczęśliwie, iż odebrała sobie życie. Blue praktycznie natychmiast zmarła w wyniku poniesienia licznych ran kłutych. Takiego zwrotu zdarzeń nawet ja się nie spodziewałem. Jedyne, co w chwili obecnej możemy zrobić, to wybudować jej sarkofag. Drewniany sarkofag z licznymi zdobieniami będzie czymś, co przechodzącemu obok koloniście przypomni miłe chwile spędzone z Blue oraz jej dozgonną przyjaźń. Niestety, wypadki się zdarzają. Chciałbym wam tu jednocześnie powiedzieć, że zapisuję grę dosyć rzadko, starając się nie ładować save'a. Jak dotąd zdarzyło mi się bodaj to 2 razy, aczkolwiek teraz, ilekroć będę ładował save, to najpierw przedstawię też sytuację, która mnie do tego zmusiła. Tak więc jeżeli są takie przypadki, gdzie życie dyktuje niespodzianki, zostawiam to bez wnikania po prostu i bez ruszania tego tematu. Tak po prostu miało być. Pora zająć się więźniami. Ostatnio dołączył do nas, to nie jest właściwe słowo. Zmuszonym do tego, by do nas dołączyć, jest Szpak. Odniósł nieco ran kłutych, tak więc Brio zajmie się procesem jego leczenia. Zaś źródło naszego ostatniego problemu, czyli Guillermo, z uwagi na to, że jest doskonałym rolnikiem, zajmie się właśnie rolnictwem, ma także ciągoty w kierunku umiejętności społecznych. Tym samym zostanie strażnikiem. To będą jego główne zajęcia, ponieważ liczę na to, że jego umiejętności szybko się rozwiną i będzie on w stanie przekonywać więźniów do tego, by przeszli oni na naszą stronę. Ale czas pokaże. Z tego, co możemy zauważyć, samopoczucie więźniów wskutek polepszenia im warunków bytowych, to jest budowania porządnych łóżek, podłogi oraz wysprzątania tego wszystkiego syfu, który był tutaj w więzieniu, znacznie się polepszyło. Można powiedzieć, że więzienie stało się ich drugim domem. Jest tu przytulnie, wygodnie, przestronne wnętrze i ogólnie więzień czuje się dobrze. Tym samym zwiększa to potencjalną szansę na rekrutację więźnia. A tu, cmok cmok, Guillermo oraz Brio wpadli sobie w oko. Nasz nowy nabytek ukradł serce naszej pani lekarz. Ta dwójka od teraz zostaje nierozłączną parą. I jak widać, nastrój miłości udziela się także psom. Chyba będą młode. Jeżeli spojrzymy na nastroje każdego z partnerów, to widać, że obecność drugiej osoby wpływa pozytywnie na ich samopoczucie. Tym samym stwarza to mniejsze zagrożenie na to, że doznają oni jakiegoś załamania. Od spraw radosnych, tam, gdzie raduje się serce, czas przejść także do spraw smutnych. Sarkofag, czyli miejsce pochówku Blue, jest już gotowy. To już ta chwila, kiedy należy przenieść ciało naszej przyjaciółki i godnie je pochować. Życie wieczne już za nami. Czas wrócić do spraw codziennych. Większość słoni została już rozparcelowana, a mięso przeniesione do składu. Pozostały ostatnie egzemplarze, które za chwilę zostaną rozczłonkowane przez naszych rzeźników. Problemem są natomiast warzywa, które są niezbędne do tego, by móc wytworzyć pemikan. Zaznaczyłem więc wszystkie możliwe do zbioru rośliny i w wolnej chwili koloniści będą się tym zajmować. Mięsa mamy na tyle dużo, że z pewnością część ulegnie rozkładowi. Dopóki nie mamy lodówki, niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić tego, by optymalna do przechowywania temperatura była możliwa do uzyskania w naszych składach. Więc takie kolejne zadanie, na którym będziemy musieli się skupić, to z całą pewnością rozwój technologii. Ponieważ nasz główny skład już praktycznie pęka w szwach, czas wykorzystać miejsce pomieszczenia, które mamy za więzieniem, by to właśnie tam były przechowywane przedmioty, z których będziemy rzadziej korzystać. Tak więc część przedmiotów zostanie przeniesiona do drugiego składu, a tym samym zyskamy więcej powierzchni w naszym głównym składzie. Dzięki temu zyskamy miejsce na przechowywanie żywności oraz bieżących, potrzebnych nam i będących w użyciu towarów. W końcu mamy także chwilę na to, by przenieść ciała alfa bobrów, które upolowaliśmy niemalże lata świetlne temu. Część ciał niestety zdążyła się już zepsuć, a pozostało jedynie bodaj 3 sztuki i są to zapewne te zwierzęta, które konały z chwilą, gdy stamtąd odchodziliśmy.
A tu jak widać mamy przykład udanego szkolenia ze strony Rosomak, która wyszkoliła jednego z nowo przybyłych labradorów. I gdy już wydawało się, że wszystko będzie w porządku, oto kolejny problem. Kuba Kerbal się załamał i włóczy się bez celu po składzie. Problemem jest niestety to, że wcześniej koloniści, którzy się załamali czy też przeżywali jakieś rozterki, wypili cały alkohol. Skutek? Tym razem Sparkles zdaje załamania, a powodem tego jest prozaiczny problem, mianowicie jej pociąg do alkoholu. Skoro nie może ona sobie spożyć nieco ognistego trunku, to niestety zmienia się to w jej agresywne zachowanie. Sparkles obecnie znajduje się w więzieniu i zaatakowała przebywających tam więźniów. Rozpoczęła walkę ze Szpakiem oraz Engo. Ten ostatni stanął na wysokości zadania i pobił Sparkles tak, że ta osunęła się na ziemię. Tak więc teraz musimy ją zabrać do łóżka i oczywiście nieco podleczyć. Jej agresywne zachowanie związane właśnie z brakiem alkoholu skutkuje tym, że stanowi ona ciągłe zagrożenie dla swoich bliskich. W chwili obecnej okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zaatakować takiego kolonistę, zaatakować go w grupie, żeby atakowała po prostu więcej niż jedna osoba, wskutek czego ten kolonista oczywiście padnie i będziemy go mogli wyleczyć. Czasami jednakże może zdarzyć się sytuacja, że poniesie on śmierć wskutek tak naprawdę naszej obrony. No ale cóż, ryzyko. Sytuacja ostatnimi czasy nieco się wypogodziła. Mieliśmy chwilę względnego spokoju, tak więc zebrane mięso przerobiliśmy na posiłki oraz na nieco pemikanu. A teraz, by nieco przyspieszyć pracę naszych kucharzy, pokryjemy teren, po którym oni ciągle biegają, płytkami z wapienia. Wapień, rzecz jasna, pochodzi z wcześniej rozbieranego muru, z budynku, który był umieszczony na południowo-wschodnim krańcu naszego małego osiedla, pomiędzy tymi dwoma przesmykami, które zabudowywałem drewnem. A oto i kolejne negatywne, a zarazem bardzo niebezpieczne zdarzenie. Tym razem na zdrowiu psychicznym podupadł Marulo. Jego nastrój niestety był na tyle zły, że postanowił wyładować na kimś złość. Na szczęście wraz z agresją przyszedł też smutek i zaduma. Pomimo tego, że Marulo nie atakuje jednak nikogo, to takie przechodzenie kolonisty obok osoby, która aktualnie jest w tym szale, nie jest niestety dobrym rozwiązaniem. Marulo w każdej chwili mógłby natomiast każdego zaatakować, co jest oczywiście niebezpieczne. Najczęściej w takich przypadkach obrywa się zwierzętom. Zwierzęta w przeciwieństwie do kolonistów niestety, jeżeli mają do czynienia z osobą, która jest w szale, ignorują to, przechodząc obok niej. Koloniści mają na szczęście ten mechanizm samoobronny, że widząc osobę, która doznała załamania, wycofują się na bezpieczną odległość, a najczęściej chowają gdzieś. Niestety zwierzęta tego nie potrafią. Tak więc tym razem poszkodowany jest młody kogut, którego Marulo zdzielił pięścią. Kogutem oczywiście zajmie się nasza najlepsza medyk, czyli Mrio, która zaniesie go do legowiska, a następnie opatrzy odniesione przez niego obrażenia. Skończyliśmy najpilniejszą pracę, to jest przetworzenie zebranego mięsa na pożywienie. Czas więc zająć się strefą obronną. Ziomek Meg, Guillermo, Krika, Marulo oraz Kuba Kerbal udali się ponastawiać pułapki, które ostatnio zostały aktywowane przez wrogów i rzecz jasna nieźle ich poraniły. Pozostaje je ponownie nastawić, a także wydobyć z pobliskich gór nieco rudy żelaza i dobudować te, które zostały wymienione z drewnianych. W trakcie prowadzonych prac okazało się, że zdarzyło się coś nader niespodziewanego. Po raz pierwszy w historii naszej kolonii udało się przełamać lot dzielący więźniów oraz naszych kolonistów. Davidon z Rivi zrekrutował Engo. Po raz pierwszy więzień przyszedł na naszą stronę, więc kolejną rzeczą, którą teraz musimy zrobić, to zbudować dla niego budynek, w którym będzie mógł on mieszkać. Czyli oczywiście dobudować nowy pokój. Wojownika Engo przemianujemy, jak żeby inaczej, na Rampampam. Wiem, że pozostał jeszcze Guillermo, którego zapomniałem nazwać nickiem jednego z Was. Mam jeszcze około godziny czy dwóch nagrania, tak więc, gdy dojdę do końca, ponaprawiam swoje błędy. A co możemy powiedzieć o naszym nowym nabytku? Krika Rampampam. Rampampam był pustelniczym dzieckiem. Nie potrafił mówić aż do 5 roku życia. Również później wolał zatrzymywać większość informacji dla siebie. Kiedy był nastolatkiem, wyrobił nawyk spacerowania z wioski, w której mieszkał, do dziczy i spędzania tam kilku tygodni.
Dzięki temu polepszyła się jego umiejętność walki wręcz, rzemieślnictwo. Niestety życie z dzikimi zwierzętami spowodowało, że stał się bardzo niespokojny. Tym samym nie może być on strażnikiem, ponieważ nieco się denerwuje. Rampampam z chwilą, gdy wyrósł, stał się wojownikiem. Walka w dziczy spowodowała, że stał się doskonałym znawcą broni. Uczestniczył także w niejednej bitwie. Doskonale walczy wręcz, dobrze strzela. Niestety, jego umiejętności społeczne są nieco zmniejszone. Niezdolny jest on do wszelkiej komunikacji społecznej, ponieważ nie za bardzo lubi spędzać czas z innymi osobami. Jego ukrytą cechą jest także to, że jest on piromanem. Rampampam wręcz kocha ogień. Będzie on czasami rozniecać pożary, nie chcąc ich ugasić. Płomyki ognia skaczące tu i ówdzie budzą jego szczególne zainteresowanie. Istnieje zatem pewne zagrożenie, że może on chcieć podpalić naszą kolonię. Kolejną jego cechą jest chodziarz. Rampampam zawsze chce dotrzeć jak najszybciej do celu. Porusza się on szybciej niż większość ludzi. Jeśli chodzi o ogólny rozrachunek jego umiejętności, to może zajmować on praktycznie wszystkim, właśnie oprócz umiejętności społecznych. Jest dobry w walce wręcz, jest zapalonym górnikiem, ma w sobie także nieco z duszy artysty.